Szanowni Państwo, zanim jeszcze wszyscy usiądą, bo jeszcze wchodzą ludzie, także chciałbym następnie podziękować panu Andrzeju Krajcie za zaproszenie mnie do Zielonej Góry. Chciałbym podziękować proboszczowi parafii za umożliwienie wykorzystania tej kościoła na spotkanie. Chciałbym podziękować wreszcie księdzu Nasałowi za modlitwę mojej intencji. Nigdy nie zawiera, prawda? No i Państwu chciałbym podziękować za przybycie. Przechodząc do rzeczy, antypolonizm, temat dzisiejszej mojej prelekcji, którą chciałbym potraktować jako wstęp do rozmowy, bo tak zazwyczaj mają przebieg spotkania, że najpierw ja zgłaszam coś w rodzaju prelekcji, potem oddaję głos publiczności, no i Państwo możecie komentować to, co powiedziałem, tego, czego nie powiedziałem, pytać o różne rzeczy, a ja według swoich możliwości tam będę próbował się do tego ustosunkować. Antypolonizm jest pewnym skrótem myślowym, który obejmuje bogatą treść, mianowicie obejmuje dwie polityki historyczne. Działalność piątej kolumny i polityczny cel, któremu to wszystko, to znaczy te dwie polityki historyczne i działalność piątej kolumny służy. I żebyśmy lepiej to wszystko zrozumieli, to musimy cofnąć się w czasie do początku lat 90. Na początku lat 90. pojawiło się takie dziwaczny zarzut pod adresem nie poszczególnych Polaków, nie nawet poszczególnych środowisk polskich, tylko pod adresem narodu polskiego jako całości. O tyle jest to osobliwe, że narodu polskiego jako całości, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. Dziwaczność tego zarzutu polegała nie tylko na tym, że był skierowany wobec całego narodu polskiego, co zakłada jakąś odpowiedzialność zbiorową, ale również i dlatego, że ci oskarżyciele nie precyzowali, co właściwie naród polski powinien zrobić, żeby nie zasłużyć na taką recenzję. Bo przecież zrobił wcale nie tak mało. Przypomnę pokrótce, Polska wdała się w wojnę z Rzeszą Niemiecką. W tej wojnie armia polska została pokonana. I w rezultacie państwo nasze i naród polski został wydany na łaskę i niełaskę nie tylko jednego, ale dwóch wrogów, którzy mieli wobec naszego narodu bardzo sprecyzowane plany. Mianowicie chodziło o to, żeby nasz naród pozbawić możliwości odtworzenia politycznego bytu. I w tym celu obydwaj okupanci, mówię o Rzeszy Niemieckiej i Związku Radzieckim, rozpoczęli eksterminację warstwy przywódczej narodu polskiego. Na terenie okupacji niemieckiej ta eksterminacja rozpoczęła się od tak zwanej akcji AB, to znaczy od likwidacji przedstawicieli inteligencji, wolnych zawodów, duchowieństwa i tak dalej. Natomiast na terenie okupacji sowieckiej to ta likwidacja przebiegała trochę inaczej, po prostu polegała na wywózkach całych miejscowości. I mimo to, i ta akcja była koordynowana po obydwu stronach kordonu, dzisiaj nie jest żadną tajemnicą, że NKWD i Gestapo odbywały cykliczne narady nad tym, żeby te akcje eksterminacji warstwy przywódczej narodu polskiego koordynować po obydwu stronach kordonu. Ostatnia taka narada miała miejsce w lutym 1940 roku w Zakopanem, gdzie specjaliści NKWD i Gestapo uzgadniali ten koordynat. Mimo tego, naród polski nie tylko nie skapitulował przed Niemcami, ani przed Związkiem Radzieckim,
ale rozwinął ośrodki oporu, również oporu zbrojnego. I charakterystyczna jest rzecz, że nie było symetrii między dwoma okupacjami. Na terenie okupacji niemieckiej te ośrodki oporu również zbrojnego powstały stosunkowo szybko i dosyć szybko się rozwinęły. Natomiast na terenie okupacji sowieckiej nie. I warto się zastanowić nad przyczynami tego braku symetrii, bo przecież na Kresach Wschodnich byli tacy sami Polacy, jak i w Polsce Centralnej, także bo jakaś przyczyna musiała być nie, że tam byli gorsi Polacy, tylko przyczyna musiała gdzie indziej. I chciałbym wskazać na dwie takie przyczyny. Pierwsza przyczyna to był Winston Churchill. Winston Churchill, kiedy objął funkcję premiera Wielkiej Brytanii, nakazał szefowi swoich tajnych służb podpalić Europę. To znaczy wzbudzić w Europie ruch oporu przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Ale nie całą Europę kazał podpalić, tylko tę część Europy, która pozostawała w zasięgu Rzeszy Niemieckiej, pod wpływem Rzeszy Niemieckiej. I rzeczywiście, natomiast tej części Europy, która pozostawała pod wpływem Związku Radzieckiego, podpalać mu nie kazał. Przez rok liczył się zapewne z tym, że no, nie ma potrzeby świecić w oczy żadnymi pożarami Józefowi Stalinowi, bo nigdy nie wiadomo, jak się historia potoczy. I to była jedna przyczyna, dla której ta część Europy za kordonem po wschodniej stronie linii Ribbentrop-Mołotow nie była podpalana. Druga przyczyna leżała po stronie niemieckiej. Otóż o ile na terenie okupacji niemieckiej ludność żydowska została stosunkowo szybko izolowana od ludności polskiej, w związku z tym nie mogła być wykorzystywana do wywiadowczej penetracji środowisk polskich. O tyle na terenie okupacji sowieckiej było zupełnie odwrotnie. Ludność żydowska nie tylko nie została izolowana od ludności polskiej, ale część tych środowisk przeszła na stronę okupanta. A ponieważ to byli ludzie od wieków tam się posiadali, w związku z tym nie mieli żadnych problemów z wywiadowczym spenetrowaniem ludności polskiej. W tych warunkach łatwo się domyślić, że organizowanie jakiegokolwiek oporu, zwłaszcza przy sowieckim systemie infiltracji, a zwłaszcza oporu zbrojnego, było szalenie trudne. I taką poszlaką wskazującą, że ta przyczyna rzeczywiście odgrywała sporą rolę, było to, że kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka i kiedy front niemiecki przesunął się na wschód, natychmiast na zapleczu frontu niemieckiego powstały potężne ośrodki polskiego oporu zbrojnego, nawet znacznie silniejsze niż w Polsce Centralnej. Dlaczego? Ano dlatego, że chwilą wejścia Niemców na teren Kresów Wschodnich ludność żydowska została natychmiast izolowana od ludności polskiej. Więc wspominam o tym dlatego, żeby przypomnieć, iż naród polski wcale nie mało zrobił w tych warunkach, jakie były. Nie dysponował przecież własną siłą zbrojną, która była w stanie stawić czoła potędze militarnej Rzeszy Niemieckiej, więc mógł tylko prowadzić jakieś formy samoobrony. I to też w takim zakresie, w jakim to było możliwe. Zatem ten zarzut był dziwaczny. Gdybyśmy byli złośliwi, to moglibyśmy ten zarzut odwrócić i powiedzieć, no Żydzi nie zrobili nic, żeby uratować się od śmierci 3,5 miliona Polaków, bo tylu przecież zginęło w czasie okupacji. A nie słychać było, żeby tam rzucali się na karabiny maszynowe, prawda, i tak dalej. Więc, ale nikt takiego zarzutu w stronie polskiej nie stawia, to zdaje sobie sprawę, że ten zarzut był absurdalny. Tymczasem druga strona się nie krępuje i ten zarzut stawia. I nie bardzo wiedzieliśmy, po co. O co tutaj chodzi? Po co stawiać tego rodzaju idiotyczne zarzuty? No ale wkrótce sprawa się wyjaśniła. W 1994 roku 8 polityków amerykańskich skierowało list do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera z taką sugestią,
żeby Departament Stanu ostrzegł kraje środkowej Europy, że jeśli nie zrealizują żydowskich roszczeń majątkowych, to stosunki tych krajów ze Stanami Zjednoczonymi się pogorszą. Ponieważ w połowie lat 90. wszystkie państwa środkowej Europy na czele listy swoich priorytetów politycznych umieściły intencje przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, a Stany Zjednoczone są politycznym kierownikiem Paktu Północnoatlantyckiego. W związku z tym było oczywiste, że jeżeli stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi krajami się pogorszą na skutek niezrealizowania żydowskich roszczeń, no to może to skutkować szlabanem do NATO. I wprawdzie, o ile mi wiadomo, taki list nie został wysłany, takie ostrzeżenie zostało wysłane przez Departament Stanu, ale nastąpił przeciek do amerykańskiej prasy. No i rzecz się stała jasna. W związku z tym rząd polski aluzję zrozumiał i skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. To była taka ustawa z cyklu innych ustaw podobnych regulujących stosunki państwa z poszczególnymi związkami wyznaniowymi, między innymi z gminami żydowskimi, ale różniła się od innych ustaw tym, że o ile w pierwszej części rzeczywiście to były przepisy takiej natury administracyjno-prawnej, to druga część tej ustawy, czego nie było w innych przypadkach, zawierała postanowienia o transferze majątku w nieruchomościach na rzecz nie tylko 9 istniejących gmin żydowskich w Polsce, ale również Nowojorskiej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Byłem chyba jedynym człowiekiem, który publicznie tę ustawę krytykował. Nie dlatego, że był przeciwny zwrotowi mienia tam, gdzie to jest uzasadnione, tylko że ta ustawa właśnie operowała terminem zwrot mienia, co z punktu widzenia ściśle prawnego, nie chcę Państwa zanudzać wywodami prawniczymi tutaj, ale z punktu widzenia prawnego było to nieprawidłowe. A poza tym ta formuła zwrotu stwarzała bardzo groźny precedens dla Polski na przyszłość. To zresztą w tej chwili to odczuwam. No i dlatego byłem przeciwny temu, żeby ustawa w takim kształcie została uchwalona. I ponieważ byłem jedynym chyba człowiekiem, który publicznie się na ten temat wypowiadał w taki sposób, no to bywałem zapraszany na dyskusję jeszcze do radia na przykład, żeby tam ci przeciwnicy mogli mnie rozsmarować na podłodze i tak, żeby było wszystko w porządku. I razu pewnego zostałem zaproszony do Polskiego Radia, do pierwszego programu Polskiego Radia. Tam był reprezentant Unii Wolności jeszcze wtedy i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, redaktor Mądrzejewski, no i ja. I audycja była na żywo, ja to bardzo lubię, dlatego że wtedy już nic się nie da wyciąć, można coś powie, to się powie. No i ten przez reprezentantowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyrwało się na antenie takie zdanie, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. Ja mówię, a panie pośle, to taki pan mówi. Nie dlatego panowie jesteście tacy ustępliwi, że jesteście przekonani o słuszności inflacji, tylko wy się boicie tego. Tak? Się tak nie boimy. Bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą, więc tak się może nie boimy. No i z dalszej części tej dyskusji, tego co oni tam mówili, bo ten przedstawiciel Unii Wolności już wszystko oddał, oczywiście bez żadnych tam wątpliwości. Ja się zorientowałem, że ten poseł SLD nie bardzo się orientuje w tle prawnym całej sprawy. No i kiedy żeśmy tam te audycje zakończyli jakoś szczęśliwie, to zaprosiłem go na kawę. Mówię, panie pośle, jeśli pan pozwoli, to proszę tutaj się napijemy kawę, ja panu coś wyjaśnię, jak to wygląda ten cały prawny berkan. No i on zacząłem mu tłumaczyć i on po paru minutach zaskoczył i mówi, a to jak tak, to ja będę to inaczej referował na komisji, bo on został sprawozdawcą. No więc ja mówię, panie pośle, no jasne, że tak. I zacząłem go namawiać, żeby zrezygnować z tej formuły zwrotu.
bo to jest bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość, stwarza taką fałszywą, stawia nas w fałszywej sytuacji. Jak raz to zrobimy, to potem będziemy utracili argumentację. A on mówi, tego zrobić nie możemy. Dlatego, że pan prezydent Kwaśniewski, jak był w Nowym Jorku, to swoim zwyczajem coś tam naobiecywał Żydom. No i akurat poseł SLD nie może dezawuować prezydenta Kwaśniewskiego, no to ja to rozumiem. I mówię, no to trudno, jak tak, szkoda, ale to trudno, nie będę pana do tego namawiał. W związku z tym, czy nie można by było zmienić trochę innego przepisu, żeby przynajmniej coś dla Polski zaoszczędzić? Bo w pierwotnym brzmieniu ta ustawa wygląda w ten sposób, że temu zwrotowi nieszczęsnemu podlegały nieruchomości, które w przeszłości służyły celom religijnym, kulturalnym, edukacyjnym, higienicznym, nawet chodziło o łaźnie rytualne. Więc ja zaproponowałem, czy nie można by było zmodyfikować tego przepisu w taki sposób, że zwrotowi podlegają nieruchomości, na których stoją budynki służące w przeszłości tym wszystkim celom, co wyłączałoby nieruchomości niezabudowane. A tak to było całkiem sporo. No i mówię, to jest możliwe. No to mówię, jak jest możliwe, to zróbcie tak, panowie. No i okazało się, że tak właśnie się stało. On to zrobił. Tak to zreferował. Także to była moja najbardziej korzystna inwestycja, bo kata mnie kosztowała 2,50, a dla Polski jakieś 3 miliardy dolarów, żeśmy usunęli. Więc to mówię, nigdy więcej, ale przed dlatego, żeby tu się przytrwalać, tylko żeby pokazać, że nawet jeden człowiek może dużo zrobić, jak wie co. Jak wie co. Także nigdy nie lekceważmy własnych możliwości, bo nigdy nie wiadomo, do czego nasze umiejętności się przydadzą. Trzeba zawsze kierować się interesem państwowym i wtedy zawsze jakieś tam, może zawsze nie, ale czasami jakieś wyjście się uda znaleźć. No i ta ustawa została uchwalona. Niestety również jednym z beneficjentów tego transferu mienia, szacowanego przeze mnie i przez innych na jakieś 10 miliardów dolarów, stała się również Nowojorska Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego. I zaraz się okazało, kiedy ta ustawa weszła w życie, nawet jeszcze przed jej wejściem w życie, bo ona weszła w życie w 1997 roku, zaraz się okazało, że nie warto ulegać szantażystom. Nie warto ulegać szantażystom. W kwietniu 1996 roku na takim mitingu w Buenos Aires ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów, pan Izrael Singer, powiedział, no, że to dobrze, bo Polska tutaj zaczyna realizować ten postulaty nasze, to znaczy żydowskie, ale to dopiero początek, bo przecież oprócz mienia dawnych gmin żydowskich jest również mienie pozostałe po osobach prywatnych. No i jeżeli Polska nie zrealizuje roszczeń z tego tytułu, to, powiedział Izrael Singer, będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. To taka pogróżka oznaczała, przynajmniej w moim przekonaniu, wypowiedzenie Polsce wojny, przynajmniej psychologicznej. Co to znaczy upokarzanie? To oznaczało zapowiedź szkalowania narodu polskiego, przecież nie Polski, Polska to jest atak, prawda? Szkalowanie narodu polskiego, wmawianie opinii światowej, że jest to naród mordercy. Jeżeli ktoś wypowiada Polsce wojnę, nawet psychologiczną, no to jest wrogiem Polski. A wrogów Polski w pewnych sytuacjach można nawet zabijać, a cóż dopiero się nim wspierać, prawda? Natomiast nie powinno się ich z rewerencją w Polsce przyjmować. Niestety nie wszyscy politycy, nie wszyscy nasi umiłowani przywódcy potrafili stanąć na wysokości zadania i Izrael Singer był w Polsce z rewerencją przyjmowany przez najwyższych przedstawicieli państwa. Otóż uważam, że to błąd.
Dlatego, że trzeba było uprzedzić delegacje żydowskie, które do Polski przyjeżdżały, że owszem, ze wszystkimi możemy rozmawiać, natomiast nie z panem Zingerem. Pan Zinger jest w Polsce osobą niepożądaną. Jeżeli się pojawi, to zostanie pod eskortą odstawiony do granicy. I trzeba było sprawę postawić jasno. Natomiast jeżeli polscy politycy, nasi uwielbiani przywódcy, zapominają o tym, no to nic dziwnego, że potem nie są szanowani. Jeżeli pozwalają sobie łazić po głowie, no to im łazą na głowę i nikt się tym nie przejmie. Proszę Państwa, te pogróżki Izraela z Nigera, tak się złożyło, że zbiegły się w czasie z pewną zmianą, jaka się dokonała po stronie niemieckiej. Otóż w 1998 roku kanclerzem Niemiec został Gerhard Schröder. I Gerhard Schröder w jednym z swoich pierwszych przemówień powiedział między innymi, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Co to oznaczało? No to oznaczało, że Niemcy już nie będą przyjmowały żadnych suplik w sprawie roszczeń bankowych. Widocznie w kręgach kierowniczych niemieckich uznano, że 100 miliardów marek, licząc dostaw okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego, jakie Niemcy w ramach odszkodowań przekazały Izraelowi i organizacjom żydowskim, to wystarczy. Rzeczywiście, tak mówiąc między nami, to społeczność żydowska w Europie nie dysponowała majątkiem na większą skalę. Więc widocznie, ale nawet nie dysponowała, niemieckie kierownictwo uznało, że wystarczy. To oczywiście stwarzało dla organizacji żydowskich przemysłu Holokaustu i dla Izraela pewną trudność, ponieważ jeśli by tylko na tym poprzestać, to nie tylko nie można już by było kierować pod adresem Niemiec żadnych roszczeń majątkowych, ale w dodatku stwarzałoby to pewne zagrożenie dla możliwości eksploatowania Holokaustu w przyszłości. No bo jeśli Niemcy już nie przyjmują żadnych pretensji, to świat mógłby po paru latach sobie pomyśleć, że te wszystkie ofiary zmarły śmiercią naturalną. A to by pozbawiało i te organizacje przemysłu Holokaustu, i Izrael, i państwo Izrael, niezwykle lukratywnego statusu ofiary. No lukratywnego, bo 100 miliardów marek, to ukręty podwodne i tak dalej. Tym bardziej, że w międzyczasie została wypracowana formuła. Po stronie żydowskiej została wypracowana formuła, która właściwie umożliwiała eksploatowanie Holokaustu aż do końca świata. Autorem tej formuły, znaczy nie wiem czy autorem, ale w każdym razie przekazał tę formułę publicznie, były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szewaka. Powiedział tak, no ci, którzy zostali zamordowani, no to zostali zamordowani, ale przecież ilu się nie urodziło. Państwo rozumiecie, przy takim podejściu jest oczywiste, że z dziesięciolecia na dziesięciolecie liczba ofiar Holokaustu będzie rosła postępowo, umożliwiając eksploatowanie tego aż do końca świata. Więc jasne było, że w tym momencie trzeba coś zrobić. I Gerhard Schröder był wyrazicielem niemieckiej polityki historycznej, która jest oczywista. Stopniowo trzeba zrzucać z Niemiec odpowiedzialność za II wojnę światową. No dobrze, to jest niemiecka polityka historyczna. W tym kierunku zmierza niemiecka polityka historyczna. Natomiast żydowska polityka historyczna na tym poprzestać nie może. No jeżeli Niemcy już nie przyjmują do wiadomości żadnych roszczeń, to w takim razie trzeba znaleźć winowajcę zastępczego, na którego stopniowo w miarę zdejmowania odpowiedzialności z Niemiec będzie się przerzucało do odpowiedzialności. I to jest istota żydowskiej polityki historycznej, żeby znaleźć winowajcę zastępczego, w przeciwnym bowiem razie eksploatacja Holokaustu nie byłaby możliwa. I
na takiego winowajcę zastępczego bardzo dobrze nadaje się Polska, dlatego że większość tych sklepów została dokonana na naszym obecnym terytorium państwowym. No i tak się stało. I siłą rzeczy, to nie dlatego, że tu są jakieś, powiedzmy, są na pewno ludzie, którzy osobiście Polaków nie lubią, czyli tam pogardzają i tak dalej. Ale u źródeł tej polityki historycznej jednej i drugiej nie stoją żadne stany emocjonalne. Przypuszczam, że nie stoją żadne stany emocjonalne. Jest po prostu interes do zrobienia. Tylko ten interes ma taką specyfikę, że wymaga przyprawienia gęby ofierze wytypowanej. A ponieważ my zostaliśmy wytypowani na tego winowajcę zastępczego, no to trzeba nam przyprawić gębę. Wystąpiła bardzo ścisła koordynacja między niemiecką polityką historyczną i żydowską polityką historyczną. Wyrazem tej koordynacji było jedwabne. Jak Państwo przypomnę, pierwszy zarzut na początku lat 90. sprowadzał się do tego, że naród polski w obliczu Holokaustu zachował się biernie. No, to może nie przynosiłoby narodowi polskiemu chwały, ale to też nie żadna zbrodnia, no stał mi się przyglądał, prawda? Biernie, na tym polega bierne zachowanie, ale się nie włączał. Jedwabne to było podniesienie tego oskarżenia na wyższy szczebel. To była eskalacja tego oskarżenia. Jedwabne to już nie jest bierność w obliczu Holokaustu, tylko współudział. Współudział. No i jak Państwo wiecie, w tym momencie do Jedwabne również jest sygnałem, że do tej akcji skoordynowanej dwóch polityk historycznych włącza się piąta kolumna w kraju. Piąta kolumna w kraju. No, ta piąta kolumna, tę piątą kolumnę podzieliłbym na środowiska świadome i nieświadome. Bo wydaje mi się, że taka dystynkcja tutaj jest potrzebna, żeby lepiej to zrozumieć, jaka jest sytuacja. Otóż takim świadomym środowiskiem, które wie, co robi i wie, dlaczego to robi, to jest środowisko Gazety Wyborczej, które od samego początku bardzo aktywnie i bardzo intensywnie włączyło się do akcji promocji Jedwabnego. I to w sposób nie budzący wątpliwości, że jaka jest intencja? Intencja jest taka, żeby naród polski obarczyć win, oskarżyć o współudział. Ale są też środowiska tworzące tę piątą kolumnę, ale nieświadome. Otóż jest mnóstwo w Polsce organizacji pozarządowych. Jest ponad 50 tysięcy organizacji pozarządowych. One są większe, mniejsze. Które, część z nich zajmuje się melioracją naszego narodowego sumienia. Albo rozdrabują nasze sumienia narodowe, albo tam je starają się jakoś ulepszyć, uwrażliwić. No i żeby uzasadnić jakoś swoją działalność, muszą wykazać się wobec swoich sponsorów głównie, że ta działalność jest potrzebna. Mogą tylko w jeden sposób to udowodnić. Wykazując, że w Polsce faszyzm czy antysemityzm podnosi głowę. Że jest nadal żywym nurtem, ba, nie tylko żywym, ale narastającym nurtem takim w polskim społeczeństwie. W przeciwnym razie działalność tych organizacji nie byłaby potrzebna. Muszą zatem wykrywać faszystów czy antysemitów pod każdym krzakiem. No i wtedy mogą liczyć na prawdę. Oni tego nie robią ze złej woli. Po prostu chcą dostać parę tam złotych, wypić, zatąsić, prawda, i tak dalej. Dlatego nazywam ten nurt nieświadomy. Chociaż no, to ich nie usprawiedliwia oczywiście, ale no, nie są, działają, że tak powiem, w zamiarze ewentualnym, a nie
nie w zamiarze bezpośrednim. I proszę Państwa, ta koordynacja polityki historycznej, działalność Piątej Kolumny w kraju doprowadziła do kolejnej eskalacji, zarzutów pod adresem narodu polskiego. Bardzo takim charakterystycznym etapem tej eskalacji jest działalność światowej sławy historyka Jana Tomasza Grosza. On w ogóle historykiem nie jest, bo on jest socjologiem wykształcenia, ale z racji, że tak powiem, zaangażowania się w sprawę, od razu został awansowany na historyka i to w dodatku światowej sławy. No, na obstalunek pisze takie makabryczne opowieści. Częściowo oparte na faktach, bo tam jakiś faktów musi się trzymać, znaczy zgadzają się nazwy miejscowości i tak dalej. Natomiast reszta to takie są konfabulacje. On zresztą podał bardzo osobliwy, jak na historyka, bardzo osobliwy formułę. Świadkom Holokaustu należy wierzyć, nawet gdyby mówili nieprawdę. Bo komu? Oczywiście przy takim podejściu można udowodnić wszystko. I tak się składa, że pan światowej sławy historyk, pan Jan Tomasz Gross, udowadnia w ten sposób winę narodu polskiego, wychodząc naprzeciw takim podejrzeniom, zresztą obecnym również i w pewnych środowiskach w Polsce, że w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. I jak Państwo wiecie, na tym się nie skończyło. Te wszystkie, ta działalność światowej sprawy historyka i tam historyków drobniejszego płazu doprowadziły do kolejnej eskalacji zarzutu, która się pojawiła w 10 lat po Jedwabnym pierwszym. Mianowicie w lipcu 2011 roku pan prezydent Komorowski, kiedy odbywała się uroczystość w Jedwabnym, pan prezydent Komorowski wystosował list do uczestników tej uroczystości, odczytany przez pana Tadeusza Mazowieckiego jako reprezentanta Kancelarii Prezydenta, w którym w to liście znajdowało się takie zdanie, iż naród polski, znowu naród polski jako całość, nie poszczególni Polacy czy środowiska jakieś, tylko naród polski jako całość, powinien przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą. Otóż Państwo rozumiecie, od bierności do współudziału doszliśmy do sprawstwa samodzielnego. Proces przerzucania odpowiedzialności na winowajcę zastępczego został zakończony i potwierdzony przez najwyższego konstytucyjnego przedstawiciela państwa polskiego. No, dla zagranicy jest to sygnał bardzo wyraźny, że trzeba coś z tym zrobić. I jest tutaj analogia, proszę Państwa, do sytuacji w wieku XVIII. W wieku XVIII trzy państwa sąsiadujące z Polską doszły do wniosku, że Polska jest słaba, w związku z tym mogą się wzmocnić jej kosztem. To było mniej więcej tak jak w bajce pozbawionego złudzeń biskupa Ignacego Krasickiego o cielęciu i wilkach. Przypomnę tę bajkę. Wilki w lesie, przepraszam, nie o cielęciu, tylko o jagnięciu. Wilki w lesie przybywały jagnię. No i już się zabierają, żeby je rozszarpać i zjeść, a jagnię mówi, no zaraz, kola, jak to tak, bez znanej racji. No i wilki powiedziały, no słusznie, rzeczywiście, trzeba mu wyjaśnić, trzeba mu uzasadnić. I podały temu jagnięciu trzy powody, dla których je zaraz rozszarpią i zjedzą. Smaczny, słaby i w lesie.
Jedynie zabawy, tak powiada biskup Stasiński. Otóż te trzy państwa sąsiadujące z Polską doszły do wniosku, że mogą się wzmocnić kosztem Polski, bo Polska jest słaba. Polska rzeczywiście była słaba, ale nie dlatego, żeby była biedna na przykład, bo nie była biedna. Proporcja bogactwa między Polską, a na przykład takimi Prusami, świadczy list, jaki nasz król Stanisław August napisał do Katarzyny po pierwszym rozbiorze. Kiedy to król pruski Fryderyk ustanowił w Kwidzynie komorę celną, w której czynił zboże spławiane Bydgańska. Polskie zboże spławiane Bydgańska. I król Stanisław August żali się Katarzynie, pisząc, że król Jegomość Pruski z tej jednej komory celnej w Kwidzynie ma taki sam zysk, jak dotychczasowy zysk z całych Prus brandenburskich. To pokazuje, ten list, to zdanie pokazuje, jak biedne były Prusy, jak bogata była Polska. Ale król pruski miał do swojej dyspozycji 195 tysięcy wojska, podczas gdy Stanisław August na papierze miał 18 tysięcy, a tak naprawdę to 6. No i takiego wojska, które się do żadnej akcji militarnej nie nadawało, co najwyżej do asystowania przy pogrzebach, jakichś takich propagandach, do niczego więcej nie było. Nawiasem mówiąc, jest to pewna analogia do stanu dzisiejszego. Rok temu słuchałem takiego wykładu pewnego generała. O, takiego, który w swoim czasie był szefem sztabu generalnego, więc ktoś tam musi wiedzieć na temat sił zbrojnych. Właśnie wykład był poświęcony ocenie stanu sił zbrojnych. I generał w konkluzji powiedział, że obecnie w polskim wojsku nie ma poza kontyngentem afgańskim, który jeździ tam do Afganistanu, to nie ma żadnej formacji zdolnej do wykonania zadania militarnego innego niż służba wartownicza. No to dobrze to nie wygląda. No to mniej więcej taka sytuacja była w wieku XVIII. I proszę Państwa, w wieku XVIII bardzo dużą, znaczy te państwa sąsiadujące z Polską chciały się kosztem Polski wzmocnić, ale trzeba było Europie jakoś, opinii europejskiej jakoś to podać jakiś pozór moralnego uzasadnienia. No nie można tak po prostu państwa zagrać. Trzeba podać jakiś pozór moralnego uzasadnienia, ponieważ wielki wpływ na ówczesną opinię europejską odbierali Francuzi, tak zwani filozofowie. Mówię tak zwani, bo dzisiaj byśmy ich filozofami nie nazwali, to byli raczej publicyści. Tacy błyskotliwi publicyści, ale to żadni filozofowie. No i, ale wszyscy w Europie warstwy wykształcone bardzo się przejmowały, czytały tych filozofów i właściwie utożsamiały się z ich opiniami, powtarzały po nich, można powiedzieć, te opinie. Więc monarchowie państw rozbiorowych przyszłych wpadli na pomoc, żeby ci filozofowie wypracowali jakąś taką formułę, która właśnie dostarczy pozory moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski. I w tym kierunku zaczęli ich opłacać. Katarzyna najhojniejsza była, ale filozofowie drogo byli kosztowni. Katarzyna, jak miała chudą parę, to nawet czasami opóźniała wypłatę pensji dla oficerów, ale nigdy, żeby się wywiązać dla filozofów. To było bardzo ważne, znacznie korzystniejsze czasami niż akcja militarna. I francuscy filozofowie wypracowali formułę, która została przyjęta przez opinię europejską. Wypracowali formułę taką, że Polaków nie można zostawić samopas, bo organicznie nie potrafią rządzić państwem tak dużym. A w interesie Europy i w interesie samych Polaków nie leży to, żeby leżące w środku Europy wielkie państwo pogrążało się w anarchii. Więc trzeba nad Polakami ustanowić kuratelę starszych i mądrzejszych. I to będzie dla nich lepiej, dla Europy będzie lepiej.
doskonale pamięta tamte czasy, pamiętam. Po trzecim rozbiorze Polski w wielu środowiskach zapanowało coś na kształt uczucia ulgi, że oto wreszcie koszmar się skończy. Że już nie trzeba niczego bronić, że już nie trzeba się niczym przejmować. I ci Polacy mówili tak, no wprawdzie Polski już nie ma, ale my nadal jesteśmy Polakami, tak samo jak i przedtem, przecież niczym się nie różnimy. A jest tam nawet lepiej niż przedtem. Przedtem musieli się martwić, a to Kozacy, a to Rosjanie, a to Turcy, a to Katarzyna, a teraz tu się Katarzyna martwi. A my już możemy się oddać rozrywkowy, zakończyć więcej. Następne pokolenie myślało już inaczej, ale część tego pokolenia tak właśnie myślała. No i efektem rozbioru. Wspomina o tym dlatego, że dzisiaj na skutek koordynacji tych polityk historycznych na podpieprzu rzędu fachowcy to robią. Tak, proszę, rzędu fachowcy. I działalności piątej kolumny w kraju, nurtu światowego i nieświatowego, opinia europejska i światowa ma gotowy pozór moralnego uzasadnienia dla narzucenia Polsce kurateli politycznej. Ta formuła jest bardzo podobna do tej XVIII-wiecznej, ale oczywiście trochę się różni. Formuła dzisiejsza przybiera postać następującą. Polaków nie można zostawić samopas, bo w przeciwnym razie znowu zrobią coś okropnego. Znowu. Rozumiecie Państwo? Cała ta działalność propagandowa służy temu uzasadnieniu tego słowa znowu. Zrobią coś okropnego. No, a skoro tak, to jest oczywiste, że dla dobra Europy, przecież Europa nie chce, żeby coś okropnego się działo. I dla dobra samych Polaków, żeby ich uchronić przed nimi samymi. Trzeba ustanowić nad nimi kuratelę. Czyją? Proszę Państwa, żebyśmy lepiej zrozumieli powagę naszego położenia. To warto przypomnieć odpowiedź, jakiej udzielił minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, Edward Szewardnadze, w roku 1987, kiedy na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu dziennikarze zapytali go, co Związek Radziecki sądzi na temat zjednoczenia Niemiec. I Edward Szewardnadze był ich zaskoczeniem, bo oni myśleli, że odpowie nie, pod żadnym pozorem. Powiedział, że Związek Radziecki właściwie nie ma nic przeciwko temu. Jeden tylko warunek. Między Zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Radzieckim powinna być ustanowiona strefa buforowa. Strefa buforowa, żebyśmy dobrze wiedzieli, o co chodzi, to jest obszar rozbrojony i pozbawiony przemysłu ciężkiego. No to właśnie w tym kierunku nasze terytorium państwowe jest. Przekształcamy. Widzimy, że pewne rzeczy dzieją się, że tak powiem, niezależnie od transformacji ustrojowych. Państwa bez względu na ustrój mają interesy cały czas te same. To właśnie dlatego się mówi o ciągłości państwa. Państwo może mieć taki ustrój, może mieć owaki. Niemcy, weźmy Niemcy. Niemcy w XX wieku 4 razy zmienili swój ustrój państwowy. Najpierw był cesarski, potem Republika Weimarska, potem Trzecia Rzesza, wreszcie Republika Federalna Niemiec. 4 razy w XX wieku zmienił się ustrój państwowy, a interesy państwowe się nie zmieniły. Cały czas są te same. Bardzo wielu można dostarczyć przykładów. To tak działają państwa poważne. Więc partner, że tak powiem, wschodni, nasz sąsiad wschodni, wyjaśnił sprawę jeszcze, kiedy nie był strategicznym partnerem Niemiec, tylko był Związkiem Radzieckim.
wyjaśnić sprawę, jakie ma plany względem nas. No, Niemcy mają trochę inne plany względem nas. I żebyśmy też lepiej zrozumieli, to znowu musimy się cofnąć do przełomu lat 80-90, kiedy to rozpoczął się proces zjednoczenia Niemiec. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego, zjednoczenie Niemiec oznaczało likwidację okupacji Niemiec, bo Niemcy formalnie były okupowane aż do 12 września 1990 roku. Formalnie Niemcy były okupowane. I kanclerz Kohl, który sądził i chciał doprowadzić do zjednoczenia Niemiec za swoje kadencje, zaproponował taką oto formułę. To, co nas interesowało wtedy, znaczy Polskę interesowało wtedy, to była kwestia interpretacji postanowień czterech mocarstw na konferencji w Poznaniu. Otóż konferencja czterech mocarstw w Poznaniu postanawiała, że ziemie zachodnie i północne zostają przydzielone Polsce w tymczasową administrację, a ostateczne przeznaczenie tych obszarów zdecyduje traktat pokojowy z Niemcami. Ponieważ w 1945 roku Niemiec nie było, Niemcy zostały zlikwidowane jako państwo, były tylko strefą okupacyjną. W związku z tym po żadnym traktacie pokojowym z Niemcami wtedy nie mogło być mowy. Potem w 1949 roku zostały utworzone dwa państwa niemieckie, więc znowu nie było Niemiec, tylko Republika Federalna Niemiec i Niemiecka Republika Demokratyczna. W związku z tym nie można było zawrzeć traktatu pokojowego z Niemcami, bo nie istniało nic takiego. I kanclerz Kohl zaproponował formułę następującą i procedurę następującą. Otóż niech Niemcy się zjednoczą, to znaczy niech cztery mocarstwa poznańskie zlikwidują okupację Niemiec. A wtedy Niemcy jako Niemcy przystąpią do rokowań nad traktatem pokojowym z Polską, co w Polsce wywołało szalone zaniepokojenie. Bo jeśli by cztery mocarstwa poznańskie się na to zgodziły, a Niemcy potem by nie podjęli rokowań na temat traktatu pokojowego, no to ta formuła poznańska zostaje otwarta. I Polska podjęła interwencję w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. I ta interwencja okazała się skuteczna. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przedstawiły kanclerzowi Kohlowi propozycję nie do odrzucenia. Bo konferencja, która miała doprowadzić do zjednoczenia Niemiec, to była konferencja tak zwana 2 plus 4, to znaczy 4 mocarstwa poznańskie i 2 państwa niemieckie. Więc Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przedstawiły kanclerzowi Kohlowi propozycję odrzucenia treści następującej. Konferencja 2 plus 4 to jest traktat pokojowy z Polską. To nie będzie żadnego przyszłości. Jeśli Niemcy na to nie idą, to nie będzie żadnego zjednoczenia. To nie likwiduje okupacji. I Polska nawet, chociaż nie była formalnie uczestnikiem konferencji 2 plus 4, to Amerykanie i Wielka Brytania wymusiły na Niemcach, że Polska będzie dopraszana na posiedzenia, na których będą poruszane sprawy polskie interesujące. I tak się rzeczywiście stało. W rezultacie tej konferencji 2 plus 4 12 września 1990 roku został podpisany w Moskwie traktat o zjednoczeniu Niemiec, likwidujący okupację Niemiec. Ale nie wszystkie remanenty wojenne zostały między Niemcami i Polską wtedy załatwione. Polska podpisała z Niemcami dodatkowy traktat w 1991 roku o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. I
ten traktat został opatrzony takimi adnotacjami odręcznymi zarówno ministra Skubiszewskiego, jak i ministra Genschera, którzy ten traktat podpisali w imieniu obydwu państw, że traktat ten nie reguluje roszczeń majątkowych osób prywatnych. I minister Skubiszewski, referując ten traktat w Sejmie, przedstawiając ten traktat w Sejmie, chyba trochę kolonizował. Powiedział, że to oznacza, że ta sprawa jest ostatecznie załatwiona. Podczas kiedy stanowisko niemieckie jest inne. Skoro traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy czegoś nie regulował, to znaczy, że sprawa nie jest uregulowana. I dzięki, na skutek takiego stanowiska niemieckiego działa, jak Państwo wiecie, pan Henryka Szczepanowski ma poparcie pani kanclerz, że to takie jest stanowisko państwa niemieckiego. To nie jest jej jakaś fanaberia, tylko po prostu ona wyraża punkt widzenia państwa niemieckiego. Musimy pamiętać o jednej rzeczy przy tym wszystkim. Bo to tylko oznacza, że pozostają do uregulowania kwestie własnościowe. Pozostają do uregulowania kwestie własnościowe. Czy zatem, czy można w ogóle zmienić stosunki własnościowe na 1/3 polskiego terytorium państwowego i na 1/3 terytorium i na części terytorium Republiki Czeskiej metodami pokojowymi? Bo takie metody muszą być zastosowane zgodnie z aktem końcowym KWR w Helsinkach z roku 1975. Akt końcowy KWR w Helsinkach, którego i Polska, i Niemcy są sygnatariuszem, zabrania dokonywania zmian granic w Europie siłą. Ale to a contrario oznacza, że drogą pokojową można. No trudno temu zaprzeczać, bo jeżeli dwa państwa chciałyby skorygować granicę między sobą, to się komu do tego, prawda? To tak końcowy nie mógł zawierać postanowień przeciwnych, tak? Więc pytanie, czy możliwa jest zmiana stosunków własnościowych drogą pokojową? Wykluczyć tego nie można i jeszcze do grudnia 2010 roku to nie bardzo można było odpowiedzieć na pytanie, jak to się może stać. Ale teraz już od grudnia 2010 roku trochę lepiej na to pytanie można odpowiedzieć, trochę jasniej. Bo w grudniu 2010 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o kredycie z odłożoną hipoteką. Kredyt z odłożoną hipoteką jest stosowany w wielu państwach i on nie jest zapisany, to po prostu jest taka konstrukcja. Natomiast w Polsce, ze względu na kontekst, w jakim on się pojawił, może stać się sprawnym narzędziem zmiany stosunków własnościowych na przestrzeni 20 lat. To z punktu widzenia politycznego jest bardzo krótki okres. Otóż dlaczego? Dla nikogo w Polsce nie jest tajemnicą, że system ubezpieczeń społecznych jest w fazie, no, najdelikatniej mówiąc, bardzo dużego napięcia, żeby nie użyć bankructwa. To, że rząd wydłużył wiek emerytalny, to jest pierwszy krok na drodze takich jednostronnych redukcji zobowiązań. Po prostu brakuje pieniędzy. No a jak brakuje pieniędzy, to trzeba coś robić, prawda? Jakoś się wycofywać tych zobowiązań. I naprzeciw temu wychodzi ustawa o kredycie z odłożoną hipoteką, która mówi, bo zresztą mówi wyraźnie, że to jest adresowana ta oferta do ludzi, którzy ukończyli 60 rok życia, więc jest to wyraźnie wskazane, kto może z tego korzystać. I kredyt z odłożoną hipoteką polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz banku, bank udziela kredytu albo jednorazowo, albo w transzach na przeżycie. A ponieważ na polskim rynku finansowym dominują banki niemieckie i banki z kapitałem żydowskim, no to jest oczywiste, znaczy to
oczywiste to może nie, ale sprzyja to w każdym razie zmianie stosunków własnościowych w kierunku pożądanym przez Niemcy. To oczywiście nie oznacza, taka zmiana stosunków własnościowych oczywiście nie oznacza, że zmieni się przynależność państwowa. Automatycznie tak nie będzie. Natomiast może to być dobry punkt wyjścia do wykonania następnego kroku, zwłaszcza, że rozwija się jednocześnie, bo tu nie jest gra na jednym fortepianie, tylko na kilku fortepianach, rozwija się jednocześnie polityka regionalizacji. Polityka regionalizacji, przynajmniej w Polsce, polega na, czy jej celem, tak przynajmniej twierdzi pan dr Jerzy Gorzewy, przywódca ruchu Autonomii Śląska, który kiedyś w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że ma nadzieję, iż do roku 2020 Polska będzie państwem federalnym. Znaczy zmieni ustrój polityczny z państwa unitarnego, stanie się państwem federalnym. To znaczy, że on ma większe ambicje niż tylko Autonomia Śląska, bo autonomiczne mają być również inne regiony. Czy tak będzie, no to się przekonamy. Zobaczymy. Na razie w tym kierunku rzeczywiście sytuacja zmierza. I gdyby doszło jednocześnie i do jednego, do rozwoju polityki regionalizacji i do zmiany stosunków własnościowych, to może się pojawić, to może się wtedy pojawić bardzo demokratyczna, bardzo pokojowa i oddolna inicjatywa plebiscytu, w którym po plebiscycie nowi właściciele mogliby się odpowiedzieć na jedno pytanie. Do której stolicy wygodniej jest odprowadzać ten podatek od nieruchomości? I nie jest żadną tajemnicą, że z niektórych rejonów obecnego terytorium państwowego nawet wygodniej byłoby do Berlina. Więc gdyby rzeczywiście taka odpowiedź padła, to wykluczyć tego nie można przy zmianie stosunków własnościowych. To mogłoby, to wtedy Berlin, zbierając podatki z tego obszaru, automatycznie zaciąga na siebie zobowiązanie rozciągnięcia na tym obszarze własnej ochrony wojskowej, policyjnej i sądowej, czyli przejęcia uprawnień władzy państwowej de facto. I to jest odpowiedź na pytanie, jak się to może dokonać środkami pokojowymi, bo gdyby ktoś protestował, na przykład ktoś, kto kiedyś wystąpił o kredyt z odsłoną hipoteką, to wystarczy mu wyciągnąć ten wniosek. Przecież to nie myśmy do ciebie się zwrócili, tylko ty do nas się zwróciłeś. Ty sam chciałeś, prawda? No to dobrze, prawda? Ci chodzi, jakie masz pretensje. To jest rzeczywiście metoda. Ale, proszę bardzo. Jeżeli przygotowania do wojny są w fazie rozmów dyplomatycznych, to takie przygotowania bardzo łatwo jest ukryć. Właśnie nie ma problemu, żeby. Natomiast kiedy przygotowania do wojny już są w takiej fazie, że wojsko się koncentruje na granicy, to to już jest znacznie trudniejsze do ukrycia. I na razie ta faza jest jeszcze taka łatwa do ukrycia. Chociaż już tak coraz więcej tam przy granicy widać niepokojących rzeczy, ale jeszcze nic takiego się nie dzieje. Natomiast gdyby ten scenariusz rozbiorowy, to jest scenariusz rozbiorowy, gdyby ten scenariusz rozbiorowy wszedł tą zaawansowaną fazę, to nawet przy dużym zobojętnieniu naszego społeczeństwa na sprawy publiczne, mogłaby po naszej stronie wystąpić, mogłyby po naszej stronie wystąpić jakieś desperackie odruchy obronne, spóźnione, takie już tam nieskuteczne, ale takie desperackie właśnie. I te desperackie odruchy obronne trzeba jakoś spacyfikować. I gdyby Niemcy pacyfikowały to, że tak powiem, wprost, to mogłoby to zrobić złe wrażenie. Mimo wszystko.
to zinterpretować. Bo gdyby to zinterpretować, że tu, prawda, okupacja znowu, Polacy, zryw w obronie tam niepodległości i tak dalej, no to każdy by nam współczuł. No może nie każdy, ale wielu by nam współczuł. Co więcej, mogłoby to skomplikować inne niemieckie projekty. Natomiast jeśli by te desperackie odruchy po naszej stronie zostały przedstawione opinii światowej jako wybuch organicznego polskiego antysemityzmu, no to wtedy jest całkowicie bezpiecznie, bo z antysemitami jest krótka rozmowa. Wali się ich w łeb i każdy chętnie się przyłącza do egzekucji, bo jak się przyłącza do egzekucji, to sam w egzekucji zostaje. On jest przyłbijący dla niego. No. I proszę zwrócić uwagę, że opinia europejska i opinia światowa jest bardzo intensywnie w tym kierunku właśnie przygotowywana. Przy pomocy tej formuły, o której mówiłem, że Polaków nie można zostawić samotnych, bo znowu zrobią coś okropnego. Zatem pacyfikacja polskich odruchów desperackich jest w interesie ludzkości i w interesie ich samych, żeby ich uchronić przed nimi samymi. I dopiero w tym kontekście, dopiero z tego punktu widzenia, tyle tylko, że przepraszam, taką interpretację trzeba uwiarygodnić. Trzeba uwiarygodnić. I dopiero w tym kontekście możemy w pełni, a w każdym razie lepiej zrozumieć, naciski strony żydowskiej w kierunku realizacji roszczeń majątkowych. Tych, o których mówił Zinger. Bo te roszczenia są szacowane i to potwierdził nawet ten szacunek pan doktor Szewarbajski na 60-65 miliardów dolarów. Ktoś, kto dysponowałby na terenie Polski majątkiem tego rzędu, ma władzę polityczną. Ma władzę polityczną. To byłaby szlachta. To byłaby szlachta naszego mniej wartościowego narodu budżetu. I dopiero wtedy każdy odruch buntu byłby uwiarygodniony, że to jest wybuch organicznego antysemityzmu. W tym kierunku, jak powiadam, opinia europejska jest intensywnie urabiana przez te dwie polityki historyczne. Ściśle są skorumpowane i przez działalność piątej kolumny w kraju, która jest częściowo świadoma, częściowo nieświadoma. I te wszystkie procesy, o których mówię, to jest właśnie antypologia. Określa się to wszystko jednym słowem, skrótem myślowym w postaci antypolonizmu. No i ja chciałem Państwu to właśnie dzisiaj przedstawić. Bardzo dziękuję.